Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagrajmy w Sekrety Zbrodni Szkarłatna Lilia. A tutaj co się dzieje? Nie ma czasu na powrót do hotelu. Okej. Samo się zniszczyło. Ktoś maczał w tym palce. To było pytanie? Brakuje kilku zębatek. Poza tym nie ma zasilania. Dobra, dobra. Panie kolego, co my tu jeszcze mamy? Nic, nie widzę. Okej, no to idziemy stąd. O kurde, są jednak, to są wilki. To są wilki. Muszą je odstraszyć i to szybko. On się rusza. Mam tutaj zapałki, dawaj je. O, mamy trybko przy okazji. Łopatę? Łopatę, przestraszymy go. Albo i nie. To powinno straszyć wilki. Dobrze. Dlaczego nie mogę? To powinno odstraszyć wilki. Ale... nie mogę nic zrobić. Co jest? Powinienem spróbować czegoś innego. Nie teraz, Dawid potrzebuje mojej pomocy. O właśnie, odkręćmy to. Powinnam spróbować czegoś innego. Może to muszę jakoś złamać? Nie chcę się podpalić. Nie chcę się podpalić. Może pójdziemy do szopki. Nie wygląda zbyt solidnie. Powinnam sobie z nią poradzić. Ale kurczę, jak to? Jak to? O! Niestety zbyt wilgotne. Szmata. Szmata też nie? Musisz to zanurzyć w czymś łatwopalnym. Nasączona szmata. O właśnie, może teraz to. Co z tego będzie? No i gitara. Podpalmy to? No, chodźcie tu, pieseczki. I poszły wam. No problem, David. We need to hurry up and turn on that ski lift. Znalazłaś spalona łopata. Dobra, teraz może tą spaloną łopatą otworzymy kłódkę. Za grube? Wydaje mi się, że jakby tak uderzyła porządnie tą łopatą w tą kłódkę, to by się to otworzyło. Przez ten śnieg nie dam rady otworzyć. Co my tu mamy ciekawego? Masz kociki, tak? Dobra, żarówka. Zębatka. Zębatka, jest zębatka. Sekator, jest. Latarka. Jest. Kielnia. Kielnia, kielnia. Gdzieś tu... wydawało mi się, że widziałem kielnię. Jest tutaj. Kielnia. Linijka. Linijka czy waserwoga? Linijka. Gdzie jest linijka? Proszę ja ciebie. Dobra, mamy tutaj wiertło. Włóżmy od razu do wiertarki. I mamy wiertarkę. Cukierek. Pilnik. Pilnik, pilnik. Gdzieś tutaj. Pilnik. To ci pilnik, no. Dobra, to lecimy dalej. Klucz. Klucz. Tu jest klucz. Serce. Jest i serce. Hak. Hak. Hak? Może haczyk by lepiej brzmiało. I co? Linijka. Tu jest linijka, ale się schowała. I pilnik. Pilnik może też tak leżeć. Wzdłuż... tutaj, akurat, tak właśnie myślałem. Dobra, mamy kombinerki? To nie są kombinerki. O, przepraszam, to nie są kombinerki, to są nożyce do... proszę.
Nożyce do różnego typu żelazstwa. Łańcucha, kudek, takie tam. Powinnam ją zapalić. Okej, okay, i tu jeszcze jedna jest. Za ciemno. O, tu jest druga. Kto to był? Robi się strasznie. Za ciemno jeszcze. A czemu tam się nie da odpalić? O. Teraz muszę znaleźć sposób, by uruchomić wyciąg. Jakaś deseczka. O, tutaj coś. Co to jest? Nie wydaje mi się. Nie jestem głodna. Zły pomysł. Cały zardzewiały, a w środku chyba jest zębatka. Tu coś jeszcze mamy ciekawego. Mamy kolejną zębatkę, jeszcze brakuje nam dwóch. Okej, okay. Brakuje jednego z bezpieczników. Widzę właśnie. To będzie to coś, co... To będzie minigra, za którą osobiście nie przypadam, no ale... Ale dobra. O, tu jest kolejna zębatka. Sleepy Hills Journey. Tragedia w górach. W krótkim wywiadzie miejscowy koroner powiedział nam, że przyczyną śmierci młodej dziennikarki Lily Thompson był upadek z dużej wysokości. To jest drzewo. Kawałki drzewa. Może nam się potem przyda do kominka. Tu jest... O, mamy karnister. Zepsuty karnister jeszcze. Wszędzie bałagan, ale za to przytulnie. Dobrze, dobrze. Coś na szafie jeszcze tu jest, widzę. Za wysoko nie sięgnę. Tu jest sobie krzesło. Czy nie możesz? Tu jest, o, wszędzie, bo tu jest akumulator. Aha. Dziura. Musi być jakiś sposób, aby wypełnić te otwory. Za wysoko nie sięgam. To też trzeba jakoś otworzyć. No kurczę, tu już byłem. Tutaj chyba już raczej nic nie zrobię. Wypadałoby wrócić. How's it going fixing the generator? Still working on it. Okay, but be quick. Tu mamy ponownie maszkieciki. Także szukamy. To sprężynka, kondensatorek, jedna śruberka. Co tu jeszcze? O, płytka z zrucikami, wtyczka, jeszcze jedna śruberka gdzieś powinna być, koreczek, o, blaszka z dziurkami, o, tu jest śruberka, mamy wszystko. Poszło i w ten sposób złożyliśmy bezpiecznik. Wracamy i wkładamy bezpiecznik. Potrzebuję paliwa. Dobra. Nie jestem głodna, ale muszę się dostać jakoś tutaj na szafę. Ale jak to zrobić? Tego kosza raczej nie wezmę. Ten stolik też nie. Te krzesło by można było wziąć, ale nie chcę go wziąć. Dlaczego? Dobra. Może tu coś jeszcze znajdę. Do dziurawego raczej nie wleję, co? Nie, muszę najpierw naprawić. Muszę go najpierw naprawić. Wyciągiem moglibyśmy się dostać na górę. Mapa. No tak, tylko co tu trzeba zrobić? Potrzebuję paliwa. Ja wiem, że potrzebujesz paliwa, ale muszę się jakoś dostać do góry. Kurczę.
łopatą. Po prostu to zrzucić. Wosk narciarski. Podgrzany staje się lepki. Wosk i olejarka. Czyli tu sobie możemy to naoliwić? Proszę. Mamy kolejne trybko i sobie wrzucimy teraz i drzewko. I podpalmy to. Podpalacz. Odblokowane osiągnięcie. Wosk sobie włożymy do tego, do garnka. W odpowiedniej temperaturze stopi się w trymiga. Ok, mamy teraz gorący wosk. Polejmy karnister, co z tego wyjdzie? Pusty karnister nam wyszedł. Pusty, ale dobry. Powinno się już napełnić. Dobrze, mamy paliwo. Zobaczmy. Wskazówka się podniosła. Ułóż bezpieczniki w odpowiednich miejscach. Pomogą ci w tym podane na nich wartości. Generator pracuje. Wszędzie bałagan, ale za to przytulnie. Dobra, tu już będzie wszystko. Możemy stąd spadać. Teraz możemy założyć trybka. Aby naprawić mechanizm, ułóż zębatki w odpowiednich miejscach. Poszło. Zadanie ukończone, wspinaczka. W porządku, David, chodzimy. No to jedziemy. I'll have to jump down. Where did Rust get the fake money? Rust and Weekly were doing some shady business for a really long time. But after Lily's death, everything changed. The shipments of cash to the casino suddenly stopped. A few days later, they found Rust dead. I was afraid that he would kill me too. Who, David? Nowe zadanie, przetrwanie. A właśnie chciałem powiedzieć, że boję się, że to będzie ten David zamieszany w to, ale... Ale widzę, że chyba nie. Teraz wiem, skąd pochodziły pieniądze. Coś tam jest, niestety za daleko. Trzymaj się, wydostanę cię stamtąd. Dobra, jestem prawie na miejscu. Stary podnośnik? Może gdybym musiała podnieść coś ciężkiego. Okej, okay. Mechanizm jest ukryty w metalowym pudełku. Muszę tym to czymś odkręcić. Potrzebuję liny. O! John Weekly, właściciel dziennika Sleepy Hills, Lincoln 69 Sleepy Hills. Okej, okay. Jeszcze tutaj coś mamy? Tu już nic nie mamy. To możemy sobie zostawić. Mamy tutaj trzonek. Trzonek. Tutaj coś możemy zrobić tym trzonkiem? Chyba nic. Brakuje liny. Może... O! Właśnie. O to chodziło. Torebka. Szkoda, że nie mogę jej dosięgnąć. Kijkiem dosięgnij. Co jest w środku? Pilniczek. Lily Thompson. I kaseta. Darn, the batteries are dead. Wonder if I can find some new ones. Spoko. Implikacja. Może teraz pilniczkiem to odkręcimy, co? Stary dźwig. Potrzebuję liny.
A tu jeszcze coś mogę odkręcać? Chyba już nic. Nie muszę tego zamknąć, tej pokrywki? Chodźmy w stronę domu. Jest dość długi i gruby. Może posłużyć stary i zardzewiały łańcuch. Nie wytrzyma obciążenia. To nie jest zły pomysł, ale najpierw muszę spróbować czegoś innego. Nie wydaje mi się. Światełka. Aha, zróbmy tak. Najpierw temu tutaj rzućmy. Są zbyt krótkie, muszę pomyśleć o czymś innym. Kurczę. Co tu jeszcze? Zamknięte. Tutaj już nic nie widzę. Jestem prawie na miejscu. Aby tak się... Nie mogę się wycofać? Nie mogę się wycofać. Muszę pomóc Zawidowi. Światełka są za krótkie. Brakuje liny. Stary dźwig. Ale czemu nie mogę? To nie jest zły pomysł, ale najpierw muszę spróbować czegoś innego. Też nie tu? Są zbyt krótkie. Kurczę, co jest? Lag mózgu chyba. Muszę pomóc Zawidowi. No i co? Tam też nic nie ma? Tu coś musi być. To Weekly strzelał do Dawida. Kamień. Kamień. No i co mi z tego kamienia teraz? A właśnie. Proszę, mamy łańcuch. Ha, ha, ha. Gitara. Potrzebuję liny. No. Wreszcie. Nareszcie. Come on, David. You can make it. You can do it, Mike. Thanks, detective. I found this. This is Lily's hair clip. Spinka Lily, tak? Biedny David, muszę zabrać go do środka. No to wchodzimy. Muszę to jakoś otworzyć. Spinką? Czemu nie? Muszę... Aha, jeszcze... Pilnik do paznokci. I wytrych jak znalazł. I wchodzimy do karczmy. Oh, okay. Poor David. He needs a blanket. Some hot tea would be nice. No, i maszkieciki teraz będą. Złamane ciastko. Płatek śniegu. O kurczę, płatek śniegu. A tu jest. Pomarańcza. Jest pomarańcza. Kostka lodu. Tu jest. Czajnik. Mamy kostkę cukru. Ale szukałem czajnika. Jest czajnik. Moździerz. Korkociąg. Lecimy dalej. Korkociąg. Gdzieś tu musi być chyba korkociąg. To były szczypce akurat. Torebka sobie wisi. Tu był korkociąg.
Teraz papierosy. Papierosy. Widać? Nie widać papierosów? Nie widać papierosów. Niestety. To było złamane ciastko. Kielich. Kielich. Kielich, kielich. Perfumy. Są papierosy. Kielich. Torebka herbaty. Tu jest kubek. Świąteczna maszyna z kubkiem do wygrania. Powinnam wrzucić monetę, żeby zagrać. Ale nie mam monety. Zamknięte pudełko. A w środku jest co? Co my tu mamy? No proszę, kabel zasilający i mamy baterię. Możemy odsłuchać kasety. Interesting. Anyone else know about it? No, I didn't tell anyone. You want to testify about this to the police? Of course. I see. Winston? What? What are we gonna do with it? Let's talk with Rust first. Where am I? Darn. It's so cold here. Hey, what is that? Some kind of hiding place. Say goodbye, honey. O kurczę. Co jej zrobili? Kubek czegoś gorącego postawiłby go na nogi. Uchwyt na kubek. Dobra, możesz to cofnąć? Nie trzeba jeszcze. Miód, sok z cytryny i zielona herbata. Doskonała mikstura rozgrzewająca. Dobra, muszę znaleźć jakieś cytryny. Były cytryny? Miód? Cytryny i miód. Tu chodźmy jeszcze. Czuję chłód w powietrzu. Musi tam być zimno jak w psiarni. Tu będzie pewnie ta laska zamknięta, co? Co przed chwilą była? Przedstawiona, ale ogień jest tak zachęcający. Co tu jeszcze? Nie wydaje mi się. Uchwyt? Uchwyt, uchwyt. Dlaczego to uchwyt? O, tutaj kabel. Jeszcze nie gotowe. Uchwyt na kubek. Dobra. Mamy to włożone. Tutaj nie możemy się porozglądać jeszcze. Ja muszę wziąć tą cytrynę. Sok z cytryny i miód. Uchwyt. Tutaj raczej też nic nie zrobię. Hotel. Podwórze. Szopa.
O, właśnie. Brakuje jednego z pierścieni. Mamy to.